czym nagrywam, czym robię zdjęcia, jaki sprzęt używam do montażu filmów. Jestem bardzo emocjonalnie związana z moimi nagraniami. Czy iPhone robi lepsze zdjęcia niż telefon? Ale można też kupić nowy, nie nowy. Robi lepsze zdjęcia niż ten profesjonalny aparat. A profesjonalne słuchawki wstyd pokazać. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Czym nagrywać filmy na YouTube? Dość często dostaję takie pytania. Czym nagrywam, czym robię zdjęcia, jaki sprzęt używam do montażu filmów. Nazywam się Sandra i od ponad 3 lat prowadzę kanał Pcham do przodu. Nagrywam i montuję swoje filmy w trakcie podróżowania. Rany, dzisiaj to już przechodzę samą siebie. Słuchajcie, na 2 komputery lecę. Tak więc na tym komputerze ładuję już filmy, które już są zrobione i wyeksportowane, ale sobie ładuję je do chmury, żeby zostały mi tu kopie. A tutaj nowy odcinek z Iranu. W takim razie, co jest potrzebne? Jaki sprzęt? Czy trzeba wydać na to dużo pieniędzy? I czy trzeba dużo miejsca? Na pewno troszkę zależy to od tego, jaki kanał chcecie prowadzić i w jaki sposób ktoś chce nagrywać. Powiem to przede wszystkim, jak ja to robię, jakiego sprzętu używam i w jaki sposób to wykonuję i dlaczego. Dlaczego zdecydowałam się na taki sprzęt. Jaki sprzęt używam do robienia zdjęć. Nawet jeżeli ktoś chce prowadzić kanał, to zdjęcia też trzeba robić, bo trzeba mieć okładkę. Z reguły prowadzimy też Facebook czy Instagram, który trochę napędza nam tutaj ruch także na YouTube. Więc prawie wszyscy robią to równolegle, więc dobrze jest też umieć robić dobre zdjęcia i wiedzieć, czym to robić. Muszę Wam powiedzieć, że zajmowałam się fotografią profesjonalnie przez dobrych parę lat. A tak naprawdę moja przygoda z fotografią zaczęła się chyba jak miałam 15 lat lub coś koło tego. I kiedy kupiłam swój pierwszy aparat fotograficzny, mój brat miał Zenita. Sam wywoływał zdjęcia, więc jakby wychowałam się w domu, w którym fotografia po prostu była na co dzień. Stąd też ja poszłam jakby tą ścieżką. Ale byłam takim właśnie fotografem, amatorem, fotografką, bo teraz moda jest na to, żeby w formie żeńskiej, więc byłam fotografką, amatorką. Po prostu na swoich różnych wyjazdach robiąc zdjęcia, a także po prostu na co dzień. Tak jak wiele osób. Z tym, że wiele osób nie przywiązuje do tego wagi i robi zdjęcia tylko po to, żeby utrwalić jakiś tam wyjazd, moment czy uroczystość rodzinną, a ja zawsze jakby mnie to interesowało też ta strona techniczna. A jak można zrobić to lepiej, jak ważne są różne elementy, jak osiągnąć jakiś tam efekt. Tak więc ta moja fotografia poprowadziła mnie do tego, że w pewnym momencie nawet zastanawiałam się, czy nie zostać profesjonalną fotografką i zajmować się z tym na co dzień w pełnym tego wymiarze.
ale niestety nie było mi dane. Szkoda, bo muszę Wam powiedzieć, że bardzo bym chciała to zrobić i lubię też pracę z ludźmi, tak więc przez pewien czas przymierzałam się do tego, robiłam sesje zdjęciowe, brałam udział w jakichś wystawach, konkursach i z powodzeniem, muszę powiedzieć. Jednak pieniędzy z tego nie było wystarczających, żebym mogła tą swoją pasję zamienić na zawód. Dlatego jak wyruszyliśmy w podróż, od razu była ona dokumentowana dużą ilością zdjęć i robienie filmów tak na dobrą sprawę było przedłużeniem tej mojej fotografii. To jakby jest kolejny etap. I muszę powiedzieć, że moim zdaniem, jeżeli ktoś z fotografii przeniesie się na nakręcanie filmów, na filmowanie, to już ma trochę łatwiejsze zadanie, bo takie podstawy jak światło, kompozycja, one są dla mnie oczywiste, a ktoś, kto nigdy fotografią się nie zajmował, to musi, robiąc zdjęcia, po prostu się tego nauczyć. Niektóre osoby mają to jakby we krwi, jest to dla nas takie oczywiste dla niektórych osób, że coś też musi wyglądać ładnie, no chyba, że chce, żeby właśnie celowo wyglądało brzydko, tak więc czasem też taki efekt robimy. Lub po prostu, jeżeli ktoś tak jak ja, nakręcając filmy w podróży, nagrywasz to, co jest. Choć też można to przedstawić w różnym świetle, w takim rzeczywistości, jakby bez retuszu, albo nadawać temu jakiś retusz. Jest wiele możliwości. Ale do rzeczy. Jaki sprzęt? Ja zaczęłam robić zdjęcia, jak wspomniałam, profesjonalnym aparatem. Te aparaty się zmieniały i ja skończyłam na aparacie Canon 6D, w pełni profesjonalny, z obiektywami wymienialnymi i wiem, że wielu YouTuberów nakręca właśnie aparatem i chyba najbardziej teraz popularnym aparatem do nakręcania filmów jest aparat Sony, bodajże Sony 7, z tego co ja się orientuję. Ja jednak przerzuciłam się z aparatu na telefon i to po prostu już wiele lat temu, dlatego że taki duży, profesjonalny aparat moim zdaniem jest niewygodny i odkąd zaczęła się era smartfonów i ja kupiłam sobie pierwszego Samsunga, to nie jest ten, który mam w ręku, Samsung Galaxy. Wtedy był bodajże 4, po prostu byłam zachwycona tym, co ten aparat potrafi. Zorientowałam się, że mój nowy telefon robi lepsze zdjęcia niż ten profesjonalny aparat, a już na pewno robi się te zdjęcia dużo łatwiej. Stąd też moja miłość do telefonów i miałam dużo telefonów, a jak zaczęłam nagrywać filmy, to zaczęłam je nagrywać telefonem Huawei P20 Pro. Tutaj te wyrazy Pro i Ultra są kluczowe. Jeżeli będziecie kupować telefon, to koniecznie zwróćcie na to uwagę i gwarantuję Wam, że warto dopłacić te parę groszy, żeby kupić wersję Pro lub wersję Ultra jakiegoś telefonu. Czy iPhone robi lepsze zdjęcia niż telefon Android? Moim zdaniem nie. Ale można mieć inne zdanie. Oczywiście miłośnicy iPhone'ów na pewno będą tutaj walczyć. Ja w swoich wielu różnych telefonach, które przetestowałam, miałam też nowego iPhone'a. Był taki moment, gdzie miałam dwa telefony, właśnie iPhone'a i kolejny jakiś model Samsung Galaxy. I robiłam te same zdjęcia, te same ujęcia, żeby porównać jakość. Jakość jest moim zdaniem bardzo porównywalna i ze względu na łatwość użycia dla mnie ja jednak pozostałam przy T20.
telefonach typu Android, z oprogramowaniem Android, czyli Samsung. Przez wiele lat byłam zagorzałym zwolennikiem Samsunga, aż właśnie wyszedł telefon parę lat temu Huawei P20, który po prostu był oszałamiający, jeżeli chodzi o jakość w porównaniu do najnowszego modela Samsunga. I przerzuciłam się na ten telefon Huawei i właśnie tym telefonem nagrywałam moje filmy przez pierwszy rok, półtora, jakoś tak. Jedyne, co mi tam brakowało i denerwowało mnie w trakcie nagrywania, to bardzo słaba jakość tych nagrań w słabym świetle. Czyli jak było ciemno, no już nie mówię jakaś ciemna noc, ale po prostu nawet jeżeli było to światło, taki pochmurny dzień, to ten telefon naprawdę no nie dawał rady. I dlatego w pewnym momencie postanowiłam, że muszę poszukać innego telefonu, który będzie nagrywał lepiej. I wtedy właśnie znalazłam ten telefon. To jest telefon, który ma moje odciski palców w tej chwili. A to jest telefon Samsung S21 Ultra. Dla porównania nagram tutaj jeszcze moim starym telefonem i pokażę Wam różnicę. To samo ujęcie starym telefonem. Byłam z niego bardzo zadowolona, ale jednak no, przyszedł czas na zmiany, po prostu z czasem chcę trochę więcej. On się świetnie sprawdzał, miałam Huawei P20. Świetnie się sprawdzał przy dobrej pogodzie. Natomiast jak jest słabe światło, to najlepiej pokażę na psach właśnie, jaka jest dokładność w słabym świetle. No, chodź tu, Bella. Chodź tu. Tak więc mój nowy telefon ma o wiele większą wrażliwość w niskim świetle, a więc jest dużo lepiej. Powiem Wam szczerze, że wybierając nowy telefon, ja zawsze czytam opinie. Czytam dużo recenzji i na tej podstawie wybieram, a potem idę i robię test. I po prostu co zrobiłam? Poszłam do sklepu, wzięłam mój telefon Huawei i wzięłam z półki tego Samsunga i sobie po prostu nagrałam parę rzeczy, żeby zobaczyć, porównać. I byłam po prostu takie wow! Mówię, ale jakość i dźwięk. O wiele lepiej nagrywa dźwięk niż ten Huawei. I faktycznie muszę potwierdzić, że w słabym świetle nagrywa dużo, dużo lepiej. Naprawdę, jestem zadowolona, ale jest jeszcze jedna funkcja, którą po prostu uwielbiam właśnie w tym Samsungu. Słuchajcie, jest to taka funkcja, co się nazywa Director's View, dzięki której mam takie okienko. Może ja to pokażę już zaraz. Oczywiście teraz mi się wyłączyło przed chwilą. Tutaj jak popatrzymy, to są różne możliwości. Jest Video Pro, które nagrywa w jeszcze wyższej jakości. Portrait Video, które nagrywa po prostu... ono robi tak jak zdjęcie portretowe, czyli ciebie wyostrzy, a tło można sobie właśnie jakby zrobić taki blur. Tak rozmazać, rozmyć. Tej opcji ja nie bardzo lubię. Jeżeli chodzi o portret video, jest super, ale wtedy tracimy na stabilności.
I właśnie taka druga rzecz, która jest tutaj zarąbista, stabilizacja obrazu, to było dla mnie po prostu zwycięzca. Dlatego, że ja miałam duży problem z gimbalami. Jeżeli ktoś nagrywa, tak jak ja, w trakcie podróży, w trakcie ruchu, to wtedy ważna będzie stabilizacja tego wideo, tego nagrania. I są gimbale, ale wiecie co, właśnie jest problem, że te gimbale nie chcą działać z Androidami. I ja przetestowałam kilka i po prostu wszystkie były do niczego. Natomiast ten telefon i drugi, ten, którym nagrywam, bo mam kolejną wersję tego telefonu i zaraz jeszcze o tym powiem, te telefony mają stabilizację nagrywania, stabilizację filmu. No jakkolwiek to zostało, stabilizacja, jest taka normalna stabilizacja i jest jeszcze super stabilizacja, ale ta super stabilizacja działa tylko jak jest dobre światło, jak jest ciemno, to już tak nie za bardzo chce działać. Tak więc ja wszystko nagrywam, to co widzicie, te nagrania w podróży, jak jedziemy samochodem i trzęsie, ja to wszystko nagrywam tylko i wyłącznie telefonem, nie używam żadnego gimbala. Widzisz, to jest ta zatoczka tu na lewo, widzisz? Ja nie mogę zarobić te miejsce. Tak samo jeżeli chodzimy, jeżeli ja idę, to jak widzicie jest piękna płynność obrazu i to jest po prostu przepiękne i super, że nie muszę mieć gimbala, bo muszę wam powiedzieć, że to było po prostu upierdliwe. No przepraszam za słowo, ale to było upierdliwe, bo ja nagrywam w ten sposób, że wszystko dzieje się szybko, że ja muszę wyskoczyć, a jeszcze teraz psy mamy, wiecie, tu jeden pies, tu drugi pies. Ja nie mam tylu rąk, mam tylko dwie ręce. I mając telefon, nagrywając telefonem, jest mi bardzo łatwo w podróży. I super, jeżeli to wszystko już jest tu wbudowane w to oprogramowanie. I dlatego właśnie ja kupiłam nową wersję tego telefonu. Przerzuciłam się z tego Samsunga S21 na kolejny model Samsung S22 Ultra. Ja wiem, że już jest kolejny model, 23 i bodajże chyba 24 już jest dostępny, ale na razie mi dobrze działa, więc nie będę po prostu zmieniać. Jedynym minusem tego telefonu, tego S21, było to, że on się przegrzewa. I ja to czytałam w opiniach i mogę potwierdzić, że faktycznie on, jak jest bardzo gorąco, albo na przykład chcesz zrobić takie ujęcia ogniska, to on się chwila, moment przegrzeje i się wyłącza. Jemu się nic nie stanie, on jak ostygnie, to działa dalej. No ale no, nieraz jest zgrzyt, bo coś fajnego nagrywasz. Na przykład byłam w Iranie, chciałam nagrać, jak tam kobiety gotują. No i się okazało, że po prostu ten telefon mi się non-stop wyłączał, więc nie mogłam nagrać tego wszystkiego tak jak chciałam, tylko po prostu mam początek i koniec. No i trochę się zdenerwowałam i jakby tą wadę poprawiono w kolejnym modelu i mogę potwierdzić, że już ten kolejny model S22 się nie przegrzewa i fajnie funkcjonuje. Natomiast ma te same opcje, które były w S21, to co właśnie mi... To był taki bonus, bo tego nawet nie wyczytałam i nie wiedziałam i odkryłam, szukając tutaj w tych różnych opcjach, jest właśnie ten Director's View, który pozwala na coś takiego, o, tak to wygląda, który ma właśnie te okienka. Więc jak widzicie nieraz, jak ja nagrywam, jak jesteśmy na mieście gdzieś na przykład i mówię do was i ja jestem w takim małym okienku, a pokazuję Street View, tą ulicę, to co się dzieje na zewnątrz, to jest właśnie tutaj w tym oprogramowaniu. I tutaj jest to wbudowane i tutaj mogę nawet sobie zmienić, czyli czy ja będę tym małym okienkiem, czy ja będę tym dużym okienkiem. To oczywiście teraz nie mogę pokazać, bo do was gadam, a tutaj to tak się nie da. No. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że właśnie to tak świetnie tutaj
funkcjonuje. O, teraz ja jestem w dużym, jakby tu jest to duże okienko, a tu jest to małe, a mogę zrobić odwrotnie, zmieniając kamerę. O, teraz mi się udało to pokazać, prawda? O, pokażę jeszcze. O, widzicie? No. Teraz oczywiście jestem zniekształcona, bo jestem za blisko. Ale chodzi o to, to jest niby taki gadżet, taka zabawka, ale w sposób, w jaki ja nagrywam, dla mnie to, co ja nagrywam, to jest jedna z najfajniejszych funkcji, takich tych jakby ekstra, które zaoszczędzają mi potem pracę przy edycji, bo nie muszę też, jakby bym musiała nagrywać z dwóch telefonów, żeby mieć ten efekt. Z dwóch aparatów czy telefonów, z dwóch kamer po prostu, żeby mieć ten efekt, nagrać ulicę i nagrać równocześnie siebie. A czasem to jest bardzo ważne, bo ja nieraz coś mówię, a ktoś akurat podchodzi, coś pokazuje, ja komentuję, że ktoś coś się zapytał. O, już mamy, widzę pełno pomocników. Pełno pomocników po prostu. Czekaj. Okej. No. A ten w ręku, w torebce miał jakiś hasz albo coś innego? No, a co innego może mieć? No. A dlaczego my mamy tam zaparkować? No nie wiem, trzeba bilety kupić. Ale to chyba nie od nich, bo oni to, kurczę, nie bardzo, wiesz, mi się to podoba. No, więc jest to super. Jedna z moich ulubionych opcji. No i to, tak jak mówię, że świetnie nagrywam, jakość jest HD. Wielu z Was ogląda nasze filmy na telewizorze. Ja parę razy też miałam możliwość oglądania na telewizorze i po prostu byłam pod wrażeniem, jak dobra jest jakość obrazu. Bardzo dobra też jest jakość dźwięku, chociaż jest to jedna z rzeczy, którą chciałabym poprawić w przyszłości, no bo nieraz jest na tyle głośno, czy szumy, czy wiatr. Przede wszystkim największym moim wrogiem jest wiatr. Jeżeli jest wiatr, to wtedy nie nagrywa ładnie. I tutaj muszę powiedzieć, że się przymierzam do kupienia jakiegoś mikrofonu takiego. Przetestowałam już bodajże 3 i po prostu jeden gorszy od drugiego. No, nawet całkiem niedawno miałam kupić, ale już właśnie nauczona doświadczeniem, właśnie nie chciałam kolejnego kupować online, bo poprzednie kupowałam online. No i one przyszły i nagrywałam i po prostu one są beznadziejne. No, ten wbudowany tu mikrofon lepiej nagrywa niż ten jakby zewnętrzny mikrofon, który miał być lepszy. Tak więc jak ktoś zna jakiś dobry, sprawdzony mikrofon, który świetnie nagrywa i też jakby jest taki bezproblematyczny, bo ja kupiłam taki zestaw, na przykład takie dwa mikrofony, ale one były na kablu i wiecie, z tymi kablami nie, no to był po prostu jakiś ten, więc musi być na pewno bezprzewodowy i taki, żeby po prostu był też łatwy w obsłudze, taki, żeby był tylko pstryk i działał. Bo jak tam już coś trzeba ustawiać, to tak jak mówię, przy tym jak ja nagrywam, to po prostu absolutnie nie ma na to czasu, więc dla mnie musi być szybko. Więc jeśli na przykład ktoś ogląda tutaj ten film, bo chce założyć swój własny kanał, zacząć nagrywać, i obojętnie, czy to jest w domu gotowanie, majsterkowanie, czy właśnie taki vlog z podróży, to jak najbardziej, moim zdaniem, na chwilę obecną telefony są tak zaawansowane, tak świetnie nagrywają, że nie potrzeba nic więcej. A jeżeli będziecie nagrywać w podróży tak jak ja, to od razu powiem, że telefonem jest łatwiej, bo jak ja nagrywam telefonem, to nikt nie ucieka. Natomiast jak masz aparat i chcesz ludziom zrobić zdjęcia, jak ja robiłam kiedyś zdjęcia, to jak już wyciągasz, to wszyscy mówią, o nie, 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 bo to już jest dla nich takie profesjonalne. A telefon, po prostu każdy sobie robi zdjęcia telefonem i jak ja powiem selfie, selfie, to wszyscy są, wiecie, zadowoleni i nie ma problemu, można zrobić im selfie, można ich nagrać. Ja nieraz mówię, zrobię ci zdjęcie, a nagrywam, tak nieraz troszkę oszukuję tych ludzi i mówię, poczekaj, zrobię ci zdjęcie i mam już jakieś tam ujęcie do swojego filmu, a zdjęcie też potem pstryknę.
Są też takie miejsca, jak zwiedzamy, gdzie nie można robić, albo jest opłata za profesjonalne zdjęcia, czyli jak wchodzisz z aparatem, to musisz zapłacić albo mieć pozwolenie. Natomiast wszędzie można robić zdjęcia telefonem. To dla mnie w ogóle jest niezrozumiałe, bo przecież dzisiaj właśnie, tak jak przed chwilą powiedziałam, że telefony robią tak świetne zdjęcia, że po prostu jakość jest porównywalna do profesjonalnych aparatów. Ale tak jest. No, w wielu krajach tak jest. I w Europie nawet, w Rumunii, jak byliśmy zwiedzać zamki, już nie wspomniawszy o tych dalszych krajach, najczęściej w meczetach są takie zasady, że właśnie nie możesz robić zdjęć aparatem. Albo jak chcesz robić, to musisz zapłacić kupę kasy. A telefonem można. No i sobie zdjęcia porobisz i ponagrywasz, nikt nie będzie nawet wiedział. No, nie musi wiedzieć. No, wy teraz wiecie. Tak więc telefon, telefon, telefon. I ja jak najbardziej polecam Samsung S22 Ultra lub wyżej. Jak widzicie, Ultra różni się właśnie tym, dlaczego musi być Ultra, bo Ultra ma 5 obiektywów, a już bez Ultra są 3. A to jest ogromna różnica, bo każdy obiektyw jest do czegoś innego. Jeden jest szerokokątny, jeden jest taki główny, do makro, do zbliżeń i właśnie do tego, jak jest słabe światło, więc potrzebne są te różne obiektywy. Ja to dosłownie jak dziecko w piaskownicy. Zarąbiście normalnie. Wow. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Dobra herbatka. Tak więc, moi drodzy, nie potrzeba super nie wiadomo jakiego sprzętu dodatkowo kupować. Możecie zacząć nagrywać tym, co macie, swoim telefonem. No chyba, że już jest jakiś taki starusieńki i może właśnie wtedy warto kupić jakiś nowy. Ale można też kupić nowy, nie nowy. Można kupić używany. Znam osoby, które kupują zawsze używany sprzęt i to spotkałam właśnie po drodze. I tutaj właśnie płynnie przejdziemy do kolejnej rzeczy. Sprzętu numer 2, który jak dla mnie jest moim najbardziej ulubionym do nagrywania. A ten sprzęt kryje się w tej różowej, już troszkę zszuranej torbie. Dlaczego w tej torbie? W tej torbie, moi drodzy, torba jest ta dla kamuflażu. Bo w tej torbie mam drugą torbę i można się już pewnie domyśleć, tutaj jest dron. A dlaczego trzymam w tej torbie? Bo po prostu w wielu krajach nie można mieć drona i dlatego trzymam w tamtej torbie termosie, bo się wtedy tak nie rzuca w oczy. Tak więc taki myk sobie wymyśliłam. Uwaga, mój dron. Pytanie o dron, jakiego drona, jest jednym z częstych pytań, jakie dostaję, jakiego drona używamy. Więc jest to Mavic 2 Pro i jak widzicie jest bardzo duży. To już jest ten większy, który waży kilogram. I teraz jakie są plusy i minusy? Powiem szczerze, że to jest bardzo drogi sprzęt. I ja bardzo dużo się zastanawiałam, czy kupić tego drona, czy nie kupić tego drona. Pierwszego drona, którego kupiłam, to był w ogóle jakiejś takiej firmy, nie wiem co to było, ale muszę Wam powiedzieć, że było beznadziejne. To po prostu nie chciało latać, a filmy się do niczego nie nadawały. Dlatego postanowiłam, że jednak kupię sobie dobrego drona i znów dużo poczytałam na ten temat
i zdecydowałam się właśnie na ten, bo był zachwalany przez wiele osób. Posiadanie dużego drona ma ten plus, że można latać, kiedy wieje wiatr, nawet dość taki silny. Ale minus jest taki, że trudniej jest go schować. Jest jeszcze trzecia opcja, schować drona jeszcze lepiej i spróbować ponownie, nie? Nie wiadomo, czy będą inni celnicy, czy ci sami, szlak go wie. Jak będą ci sami, to powiemy, że wysłaliśmy, nie? Często bywa tak, że w wielu krajach dron jest zakazany. My, jadąc od punktu A do punktu B przez wiele krajów, wcześniej czy później spotykamy kraj, w którym ja nie mogę mieć drona, a chcę mieć drona, bo potem będę nagrywać w kolejnych tych krajach, więc wiecznie mamy problem, że ja muszę gdzieś tego drona schować. Będąc w podróży, wielokrotnie widziałam, jak ktoś używa i nagrywa mniejszą wersję tego Mavica. Powiem szczerze, że dziś chyba bym kupiła tego mniejszego, bo jakość obrazu jest taka sama. Nagrywa kamerka. Kamerka jest ta sama, mimo że tamta jest mniejsza, ale jakby jakość jest identyczna. Więc i powiem szczerze, że nawet widziałam w takie wieczne dni, gdzie ja nawet bym się zastanawiała, czy tym latać, to ja widziałam, jak latają tymi małymi, więc jestem pod wrażeniem tych małych, więc może niepotrzebnie kupiłam taki duży, no ale go kupiłam, więc go mam. Używam go już od 2 lat i służy mi bardzo dzielnie. Latam nim sama, bo niedźwiedź po prostu spróbował parę razy, ale dron go nie słuchał. No i się na niego obraził i nie chciał nim latać. Druga sprawa jest też taka z dronem, że poza tą sprawą techniczną, czyli żeby się nauczyć, jak on lata, prawda, do góry, na dół, prawo, lewo, to też dobrze mieć taki jakby zmysł, znowu wracając właśnie do tego nagrywania, do robienia zdjęć, te podstawy fotografii, podstawy nagrywania, w sensie sztuki nagrywania, kompozycji, światła. I to jest to, co niektórzy mają jakby naturalnie, niektórzy potrafią się nauczyć, a inni są niewyuczalni. Więc dlatego summa summarum, ja musiałam się nauczyć latać tym dronem i powiem szczerze, że bardzo się bałam. Nawet powiem więcej, ja do dzisiaj boję się latać dronem. Może dlatego nie mamy właśnie tak dużo ujęć z drona, bo wielokrotnie ja po prostu się boję. Ciężko lata się dronem w niektórych miejscach. Dlatego, że ukształtowanie terenu, na przykład jak jest taki kanion, jakiś głęboki kanion, tam często te drony po prostu wariują. Boję się też latać tam, gdzie są ludzie, bo zawsze mam tą świadomość, że taki dron w każdej chwili może spaść. I to jest duży dron. Naprawdę, jakby tak spadł komuś na głowę, nie daj Boże dziecku, no to może zrobić dużą krzywdę. Ja muszę powiedzieć, że miałam jeden wypadek z tym dronem i wiem, co on potrafi zrobić. Jeżeli ktoś ma nie za duży budżet, to też proponuję kupić używanego drona, szczególnie jeżeli jest to pierwszy dron. Mniejsza presja, że się gdzieś rozwali, tam zgubi się, czy cokolwiek się tam z nim stanie. I też spotkałam po drodze, to było takie małżeństwo i właśnie oni mieli używanego drona i po prostu super działał, tak więc no, można zaoszczędzić. Wręcz ja żałowałam, że kupiłam nowego. O, tak bym powiedziała, no ale kupiłam, już mam. Jedna rzecz, o której na pewno trzeba pamiętać i którą trzeba kupić, to dodatkowe baterie, bo te baterie nie wystarczają na zbyt długo i jak jednak chcemy polatać, zrobić parę ujęć, to jedna bateria na pewno nie wystarczy i to będzie taka rzecz, którą
trzeba będzie sobie dokupić, żeby można było z tego jakoś konkretnie korzystać. To by była taka moja rada. Co dalej? No to już żeśmy ponagrywali, bo mamy już nagrania telefonem, czy aparatem, dronem, czymkolwiek nagrywamy. I trzeba to wszystko by było jakoś zmontować. Tatuś odpoczywa, a kto musi, to jeszcze pracuje, słuchajcie. Robię rzeczy, które też są niezbędne. Chcemy wykorzystać resztę internetu, który po prostu nam pozostał, i będę ściągać tutaj, widzicie, centrum dowodzenia. Tak się pracuje, tak moje biuro, słuchajcie, wygląda. Tak więc ściągam tutaj po prostu pliki, tak, tu są ponagrywane wszystkie filmy, zdjęcia, tak, w różnych folderach. Tak wygląda od zaplecza praca vlogera. Przenosimy. Ja zawsze robię kopie zapasowe na dyskach twardych i to na dwóch dyskach zawsze. Nauczona niestety doświadczeniem, że coś może potem przestać działać. Już miałam taką historię, że dysk po prostu przestał działać i jak będziecie wszystko zrzucać tylko na jeden dysk, to w którymś momencie może się okazać, że ten dysk nie działa. Zanim zabierzemy się do montażu, najpierw proponuję zrobić kopie zapasowe. Szczególnie jeżeli mamy to na telefonie, zgrać to wszystko trzeba. I to jest jedna z takich rzeczy, których też lepiej nauczyć się zawczasu, niż boleśnie, że coś straciłem czy straciłam, bo zgubił się telefon, zatopił się telefon. Właśnie druga sprawa, ja mam dwa telefony, właśnie po to telefon zapasowy, że jak mi jeden telefon się zagubi, zostanie skradziony, utopię go. Już dwa razy utopiłam swój telefon. No do cholery, chyba jest 13, bo właśnie chciałam zrobić ujęcia, jak wchodzimy do wody i mi wpadł w telefonie. Bo ustawiłam tutaj, są takie kamienie. Cicho, Boże, co tam jest? Dom wariatów po prostu. Matko moja, idź się tak. No. Gdybym Beli nie znała, to bym pomyślała, że to po prostu jest walka psów. Dobra. A więc zostawiam, znaczy te telefony niby są wodoodporne, ale jak zatopiłam mój telefon poprzednio, to po prostu potem miałam duży problem z ładowaniem. Tak więc to, że on teraz nagrywa, to nie znaczy, że wszystko będzie z nim ok. Te telefony teoretycznie są wodoodporne. Ale prawda jest taka, że po utopieniu one nie nadają się do użytku. Trzeba je osuszać i po osuszeniu one faktycznie z powrotem działają, ale przez jakiś czas nie można nagrywać. Dlatego moim zdaniem zawsze warto mieć telefon zapasowy. To mówię oczywiście dla tych osób, które będą nagrywać w podróży, bo jak sobie ktoś nagrywa w domu coś tam, no to nie jest problem, jak się coś zepsuje, przestanie działać, no to kupisz nowy, czy tam naprawisz, no nie ma większego problemu. Jak jesteś gdzieś na końcu świata, no to może być problem z wymianą sprzętu, a szkoda, bo mogą się dziać piękne rzeczy i nie będziesz mógł nagrywać. Archiwizacja, czyli zrzucanie tych nagranych materiałów, to jest jedna, gdzieś na jakiś dysk zewnętrzny, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja mam takie dyski zewnętrzne, 4-5 TB. Przepraszam, ale ja taka trochę jestem nietechniczna, nie? Wiele takich rzeczy, ja nie wiem, jak się profesjonalnie nazywa. 4 TB, 5 TB pojemność tego dysku. I muszę powiedzieć, że ja zapełniam je bardzo szybko.
Jeżeli nagrywamy w jakości HD, te pliki są duże. Raczej prawie każdy chyba nagrywa sporo, nie wiem, to też jest bardzo indywidualne, ale ja dużo nagrywam, mam dużo materiałów i chcę je przechowywać. Nauczona doświadczeniem, robię zawsze dwie wersje wszystkiego, czyli jak zrzucam z telefonu, nagrywam, zrzucam na jeden i na drugi dysk i dopiero wtedy usuwam z telefonu. Wtedy czuję się spokojna, bo znów miałam przykre doświadczenia, że wszystko miałam na jakimś dysku, a ten dysk po pewnym czasie przestał działać. Z reguły tutaj te gniazda, które są, to po pewnym czasie się luzuje. Najpierw przestaje dobrze łączyć, łączy, nie łączy, a w którymś momencie po prostu przestaje działać. Wtedy wszystko, co masz tutaj nagrane, stracisz. Pewnie wielu z Was straciło jakieś zdjęcia archiwalne na telefonie, które właśnie nie pomyśleliście, żeby zrzucić gdzieś na komputer, na jakiś dysk zewnętrzny, w chmurę. Archiwizowanie w chmurze jest bardzo fajne. Można też sobie ustawić, że w telefonie automatycznie to, co zrobisz, wszystkie zdjęcia i filmy od razu będą w chmurę sobie tam wędrować, ale wielki minus jest taki, że to pochłania bardzo dużą ilość danych i jeżeli jesteś w kraju, gdzie internet jest drogi, no to możesz się zdziwić. No, tyle powiem. Próbowałam tego rozwiązania przez pewien czas i jak byliśmy w Iranie, gdzie był w ogóle wielki problem z internetem, no to się poddałam i stwierdziłam, że to nie jest dobre. I wróciłam do moich dysków. Nie zrzucam na komputer, dlatego że znowu jest tego tak dużo, że chwila, moment zapełniłabym też pamięć w komputerze. Tak więc nie ma takiej opcji. Wszystko trzymam na zewnętrznych dyskach. Można robić to tak, jak wiele osób robi, że ten nagrany materiał zrzuca na dysk, a po montażu po prostu wszystko usuwa. To zależy od tego, co nagrywamy, albo jak jesteśmy emocjonalnie związani z naszymi nagraniami. Ja jestem bardzo emocjonalnie związana z moimi nagraniami, tak więc w żadnym wypadku niczego nie usuwam i mam nagrania wszystkie, od początku naszej podróży. I czasem mi się przydają, bo czasem do nich wracam, bo nieraz montuję jakiś film i mówię, że coś tam się wydarzyło, albo chcę zrobić jakiś tam zlepek różnych rzeczy i przydają mi się. I ja lubię wracać do tych moich materiałów. Ale to oznacza, że ja tych dysków muszę mieć więcej, a one niestety nie są tanie. I są też dość duże gabarytowo. Choć teraz są już dostępne mniejsze i będę się właśnie stopniowo przerzucać na te mniejsze i lżejsze. I znowu tracę głos, no. Chyba trzeba iść po drugą herbatę. Jestem z powrotem. Mam nadzieję, że w tym czasie wyświetliła się jakaś reklama i była interesująca. Wobec tego przejdziemy do następnej bardzo ważnej rzeczy. Montowana. Trzeba to wszystko, co żeśmy nagrali, trzeba teraz zmontować. I do tego będzie nam potrzebny komputer. Choć dzisiaj można by było, jak ktoś taki prosty montaż chciałby zrobić, to można go też zrobić w telefonie, używając aplikacji CutCap. CutCap? Bodajże tak to się nazywa. Ja zaczęłam tam sobie się rozchminiać w tej aplikacji i ona naprawdę jest bardzo mocarna. Niestety ona też nie działa we wszystkich krajach, bo w niektórych krajach TikTok jest blokowany, a ona jest TikTokiem powiązana,
Więc nie wszędzie działa, ale jakbyśmy mieli dobry VPN, to teoretycznie da się to obejść. No a jak ktoś jest w Europie, no to nie ma problemu. I to jest aplikacja, która ma wersję bezpłatną i płatną i można w tej bezpłatnej naprawdę fajne filmy zmontować. Więc może nie trzeba robić tego tak, jak ja robię. Ale ja robię to na komputerze. I teraz jaki komputer? Ja zaczęłam montować mając komputer Asus. I znów tu nie będzie pewnie niespodzianką, że ja nie lubię Maców, no bo jak nie lubię iPhone'ów, to Maców i to tak idzie. Jednak ten mój komputer Asus był świetny właśnie dopóki nie zaczęłam filmów montować i potem się okazało, że on po prostu nie daje rady. Ja pracuję na programie Premiere Pro, który jest profesjonalnym programem do montażu filmu, do montażu filmów, ale jest to program płatny i kosztuje niemałe pieniądze. Ja korzystam z tego programu dlatego, że ja korzystałam od wielu lat z programu do edycji zdjęć Lightroom i to jest ta sama rodzina. I ja jakby w pakiecie, kupując taki rozszerzony pakiet, to po prostu dla mnie nie była taka duża różnica finansowa. Co więcej, ja mam zniżkę, bo studenci i nauczyciele mają zniżkę, więc ja po prostu cały czas lecę na tym, że mam zniżkę dla nauczycieli, więc dla mnie to nie jest aż taki kosmiczny koszt. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tej zniżki, no to wtedy używanie tego programu może być kosztowne. Ale jest na to rada, bo można skorzystać z programu DaVinci. I ten program DaVinci jest bardzo podobny do Premiere Pro i jest bezpłatny. Znaczy ma dwie wersje, płatną i bezpłatną, ale znów ta wersja bezpłatna jest naprawdę wystarczająca, żeby dobrze zmontować film. Nie będę tu się rozgadywać więcej na temat tych programów, bo to temat rzeka. I jakby ktoś musiał nauczyć się, jak obsługiwać, to znajdziecie na YouTube mnóstwo takich filmów instruktażowych, albo możecie zdecydować się na zakup jakiegoś kursu, jak te filmy montować. Są też kursy, jak filmy kręcić i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mój komputer Asus postanowił ogłosić strajk i nie chciał współpracować z tym programem do montażu filmów, zostałam postawiona przed decyzją zakupu nowego komputera. I ja naprawdę chciałam zostać przy Windowsach, ale wszyscy wszędzie na wszystkich forach pisali, że do montażu filmów najlepszy jest Mac. Bardzo niechętnie zdecydowałam się na zakup mojego pierwszego w życiu Maca. I faktycznie ten Mac poradził sobie świetnie. Dokładnie jaki to model ja napiszę w komentarzu. Radzi sobie świetnie, natomiast ja sobie nie radzę z Maciem. I po roku używania bardzo chciałam polubić ten komputer, ale nie. Nie, to po prostu nie jest dla mnie. Jedną z takich wielkich bolączek dla mnie było też właśnie zgrywanie materiałów. To, że ja korzystam z telefonu w systemie Android i to nie chcę współpracować, ale też inne rzeczy, po prostu sama obsługa Maca, iPhone'a, tego systemu operacyjnego, który tam jest, mi po prostu nie odpowiada i dla mnie to jest absolutne nie. I po roku czasu stwierdziłam, że w takim razie odstawię ten komputer na bok i będzie mój komputer taki zapasowy, a kupię sobie komputer Windows. I bardzo długo szukałam odpowiedniej firmy, odpowiedniego modelu i zdecydowałam się na taki oto komputer. Jest to firma MSI,
W życiu przedtem nie słyszałam o tej firmie, ale poczytałam, że jest to jeden z lepszych komputerów i muszę potwierdzić, że faktycznie jestem pod wrażeniem. Korzystam z niego w tej chwili już 1,5 roku i po prostu nie zawiódł mnie do tej pory, więc mogę polecić. Tutaj też podam dokładnie, który model ja używam, więc ten na pewno da radę, a są jeszcze modele jeszcze bardziej zaawansowane. Niestety te wszystkie rzeczy, i telefon, i dron, i komputery, to nie są tanie sprzęty. To nie są sprzęty, które kupisz za 100 czy 200 zł. Dlatego jak ktoś ma mały budżet, właśnie polecam, żeby się rozejrzeć i być może kupić używany, bo jest dużo osób, które często sprzęt wymienia i można kupić używany. Tego Maca właśnie ja kupiłam używanego. On miał 8 miesięcy, jak ja go kupiłam od kogoś i kupiłam go mniej więcej za 70% ceny tego nowego, więc to też nie jest jakaś tam rewelacja, no ale jednak taniej. I był praktycznie prawie super nowy, bo nawet tam jest coś takiego, że można było sprawdzić, ile razy on był używany, ile po prostu razy bateria została naładowana. I on był praktycznie no, tak, jakby ktoś kupił i go nie używał. I dlatego ja się zdecydowałam i potwierdzam, że można dobry, używany sprzęt kupić, ale trzeba być ostrożnym. I jeszcze taka jedna rzecz, którą na pewno, już takie drobniejsze rzeczy, które się przydadzą, to słuchawki do montażu. Moje profesjonalne słuchawki wstyd pokazać. Miałam lepsze, ale się zepsuły i po prostu teraz będę szukać jakichś fajnych, nowych słuchawek. Na pewno lepsze są takie słuchawki, wiecie, takie nauszniki, ale w podróży ja miałam takie i po prostu my ciągle walczymy, żeby było wszystkiego jak najmniej, jak najmniejsze, kompaktowe. No i wróciłam do takich słuchawek właśnie takich do uszu. Te są beznadziejne, więc nawet nie będę tutaj mówić, co to za firma, bo po prostu wszystkie inne nasze się rozwaliły, więc dużo tych słuchawek zużywam, bo one wszystkie po prostu się psują. Ja nie wiem, jak oni to robią i to nieważne, czy to kupisz po prostu za 15 zł w markecie, czy za 100 zł, to one wszystkie w którymś momencie, te kabelki tutaj, to wszystko po prostu gdzieś się no wiecie, no przerywa i po prostu przestaje działać, że tylko na przykład jedna działa, a ty potrzebujesz, wiadomo, mieć dwa. Tak więc no niestety, to taka porażka, ale to też jest coś, co warto mieć. I koniecznie, cokolwiek by nie chciał nagrywać, moim ulubionym sprzętem, słuchajcie, taką rzeczą, gadżetem, to właściwie nie jest sprzęt, ale taka rzecz, która bardzo mi ułatwia nagrywanie, bez której ja sobie nie wyobrażam po prostu już dzisiaj nagrywania, jest selfie stick. I mam taki fajny, kupiłam już drugi, bo ten pierwszy tam w którymś momencie już nie wydolił, ale selfie stick polecam, taki, który właśnie fajnie trzyma ten aparat, ale ma też te nóżki, dzięki temu może nam służyć za statyw, no i selfie stick, tak więc rewelacyjnie, to nie musi być jakiś super drogi, chociaż te większe może są troszeczkę bardziej funkcjonalne, ale z drugiej strony ja też miałam taki duży i potem ten się okazał dla mnie za duży. I niechętnie go brałam ze sobą, bo on jakiś, no był po prostu za duży. A taki malusi gdzieś tam można trzymać w ręku, czy pod pachę, czy do torebki mi się zmieści, ale to są takie rzeczy, które jakby wychodzą w praniu, jak ktoś zacznie nagrywać i zacznie korzystać z tych jakichś różnych swoich sprzętów, to szybko zobaczycie,
co po prostu się sprawdza, a co nie. Jeśli ktoś planuje nagrywać w domu, w warsztacie, to ostatnią rzeczą, o której trzeba pamiętać, to światło. Jakieś fajne oświetlenie, ciepłe. Można kupić profesjonalne lampy, ale można, tak jak ja, po prostu lampkę nocną i też będzie. Jeśli ten film był dla Was przydatny, bardzo proszę, napiszcie w komentarzu. Możecie też podziękować mi finansowo. Linki są na dole w opisie. I jeśli znacie kogoś, dla kogo ten film by się przydał, to bardzo proszę, podajcie dalej. Jeśli jesteście tutaj nowi, mam nadzieję, że na tym kanale zostaniecie. Jest tam mnóstwo filmów z naszych podróży i kilka filmów technicznych, ale tego za dużo nie ma, bo to nie jest jakby w tematyce tego kanału. Niemniej jednak ten film o sprzęcie chciałam zrobić, dlatego że dostaję dużo pytań odnośnie właśnie sprzętu. Pięknie dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobra, to zrobimy próbę światła, żeby wiedzieć, w którą stronę ustawić. Światło w fotografii, w nagrywaniu, to jest właśnie podstawa. Korzystam z takiej lampki nocnej, żeby mieć takie naturalne, fajne, ciepłe światło, bo bardzo nie lubię właśnie takiego ostrego, białego światła. Nie ma po prostu nic gorszego niż wstrętne światło. O, zobaczcie nawet, jak mi się skóra błyszczy, widzicie? Jaka jest różnica? Tak więc kobieta może wyglądać 10 lat młodziej lub 10 lat starzej, w zależności w którą stronę ustawi się do światła. Wyłączę się. No nie chcę się wyłączyć. Rany, zachrypłam. Tak się zaangażowałam tutaj w opowiadanie. Przepraszam, idę po herbatkę. Przepraszam za tą przerwę techniczną. W międzyczasie mam nadzieję, że napisaliście komentarz, bo ważne są te komentarze. To pomaga temu filmowi, że jest bardziej widoczny. O tych algorytmach to pewnie żeście już słyszeli, ja tutaj nie będę się za bardzo rozgadywać. A jak ktoś nie wie, co na... Jak ktoś nie wie, co ma napisać, to wystarczy buźkę tam wstawić, łapkę w górę. A więc zawsze łapka w górę i komentarz.